Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 20 odcinka On. Talk de la Rambla, w którym odniesiemy się do najważniejszej decyzji trwającego okienka transferowego. Messi zostaje w Barcelonie. Na gorąco, tuż po opublikowaniu wywiadu, jest ze mną Julia Cicha. Oj, gorąco. Julia, jak oceniasz tę decyzję Messiego? Wiemy, że nie zdecydował się pójść do sądu, cała sytuacja jest bardzo gorąca. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Dobra decyzja, zła decyzja? Dobra decyzja, bardzo dobra decyzja na pewno dla wszystkich kibiców, tych prawdziwych kibiców, bo z tego miejsca hejtuję głęboko wszystkich, którzy ostatnio po nim jechali. Taki jak to sam Messi w, w wywiadzie też powiedział, że okazało się, kto jest fałszywy, a kto nie. Popieram. I na pewno bardzo dobrze dla samego klubu, dla Barcelony. Czy dla Messiego no to się okaże po kolejnym sezonie? Pojawiło się dzisiaj niewielkie zamieszanie, jeżeli można mówić o czymś o, o, o niewielkim zamieszaniu w całej tej sprawie w związku z stanowiskiem ojca Messiego w sprawie umowy. Możesz przybliżyć nam sytuację, o co dokładnie chodziło, bo myślę, że to też jest całkiem istotne w całej tej sprawie. Tak, wszystko. Albo raczej ta wojna na komunikaty rozpoczęła się od ligi, która bodajże 30 sierpnia powiedziała, że klauzula w kontrakcie Messiego obowiązuje i wynosi 700 milionów euro. Kontrakt Messiego obowiązuje również i jedynym sposobem na rozwiązanie stosunku pracy między piłkarzem a klubem jest zapłacenie tejże klauzuli. Na co Jorge Messi Opublikował dziś swój komunikat, w którym mówi w skrócie, że Liga przeanalizowała jakiś kontrakt, ale on nie wie jaki, bo w tym, który podpisał Leo. Nic takiego nie ma. Zacytował tę klauzulę, która jest, szczerze mówiąc, bardzo trudna do interpretacji, już pomijając sam fakt, że trzeba ją przetłumaczyć na polski, co też trzeba zrobić bardzo dokładnie, i, i na, na pewno dochodzą dodatkowe interpretacje. No ale w skrócie, w tej zacytowanej klauzuli mówią, że Leo musi poinformować do końca sezonu o tym, że odchodzi. I że wtedy nie obowiązuje ta klauzula. Oczywiście zaraz potem Liga napisała, że z kolei znowu Messi senior bredzi i że źle interpretuje to, co jest zapisane. No i się zro zrobiło jedno wielkie zamieszanie, a Kules zaczęli już powoli dostawać palpitacji, myśląc, że jednak Kleo odejdzie. Tak, ja sam przyznam szczerze, że od godziny mniej więcej 15-16 to odświeżałem Twittera jak szalony, no bo nie da się ukryć, że byłaby to jedna z najważniejszych decyzji w ogóle w historii tego sportu, zresztą nadal jest. Natomiast teraz już wiemy, na FC Barsacom jest komunikat oficjalnie, więc już klamka zapadła i nic się nie zmieni, przynajmniej w najbliższych dniach, mam nadzieję, że też w miesiącach. Messi w Barcelonie zostaje i... Jakie masz uczucia odnośnie samego nie tyle pozostania, co decyzji o pozostaniu, bo jakby kluczowe tutaj jest to, co on powiedział, że nie zostaje z powodu jakby tego, że, że wierzy w projekt sportowy i, i w to, że Barcelona wróci na właściwe tory, że będzie chciał, że, że chce z nią walczyć, znaczy... Inaczej powiedział, że chce z nią walczyć, natomiast jakby tym głównym motywem jego pozostania jest to, że nie mógł odejść, co prawdopodobnie sprawi, że kibice mogą się zagotować w tym momencie. Wiesz co, nie wiem, czy się zagotują, czy, czy raczej zaślepi ich ta głęboko ukrywana w ostatnich dniach miłość wieczna i, i, i bezmierna, która okazała się ani nie tak wieczna, ani nie tak bezmierna. Przepraszam, ale, ale boli mnie to, więc muszę to powtórzyć. Mnie eee... też, ale powiem to za chwilę. <noise> Dokładnie. Myślę, że przy, przede wszystkim polecę hejt na, na Bartomeu, do, do tego na pewno przejdziemy dalej, no bo e, jakby nie, nie patrzeć e, pojawiło się parę e, jak na Leo, ale też e, jak na wywiad ogólnie, bardzo mocnych stwierdzeń i bardzo ostrej krytyki. Ale ja szczerze mówiąc, już w momencie, kiedy opublikowano ten komunikat ojca, a zaraz później dość dobre argentyńskie źródło podało, że, że Leo pozostanie w klubie, to już, już wtedy myślałam, że, że będzie właśnie taka narracja, że powiedzą, że mieliśmy rację, to, to nasza interpretacja jest, jest prawidłowa, ale klub nam to utrudnia, a my kochamy klub, nie będziemy z nim walczyć na, na drodze sądowej. No i mniej więcej to dokładnie powiedział Leo, że on uważa, że, że miał rację, a ponadto powtarzał Bartomeu przez, przez cały sezon, że zamierza odejść. Także yy, jeśli nie, nie kłamie, a myślę, że w tym przypadku nie ma powodu, żeby miał kłamać, no bo dlaczego? Yy, no to jak najbardziej Barcelona zdawała sobie z tego wszystkiego sprawę. Ja również uważam, że Messi nie ma powodu, żeby kłamać, tym bardziej znając to, jak kłamać lubi Bartomeu i, i widząc, co co chwilę wypływa na wierzch, wszystkie te jego przekręty. W odejściu nie było niczego złego, potrzebowałem tego ja i potrzebował tego klub. To było dobre dla wszystkich, powiedział Messi w wywiadzie. I myślę, że to bardzo dobrze odnosi się do sytuacji, jaka panowała w ostatnich dniach. To znaczy, moim zdaniem... Jedną grubą kreską przekreśla to, co się mówiło o Messi, że y, po pierwsze odchodzi dla pieniędzy, no to jakby jest kompletną bzdurą, to wiemy wszyscy. Natomiast dużo mówiło się o tym, że ucieka z tonącego okrętu. Ja to bardziej widzę tak i, i mam nadzieję, że, że ludzie też to dostrzegą i że ty się ze mną zgodzisz, że Messi po prostu potrzebował zmiany, potrzebował zmiany środowiska, szukał nowych wyzwań i mimo tego, że gdzieś ta Perspektywa rozłąki z Barceloną go bolała, to uznał, że to jest jedna najlepsza decyzja, jaką może teraz podjąć. I, I trzeba wiedzieć, kiedy zajść ze sceny. Może w przypadku Barcelony i Messiego niejako nie pokonani, natomiast coś musiało się zmienić. Messi to dostrzegł, próbował to zrobić. A jak wyszło, wszyscy wiemy, zgadzasz się ze mną? Tak, a też poniekąd bardzo zaskoczyło mnie to, co powiedział, że on. Cały ten sezon nie był szczęśliwy, że bolały go treningi, bolało go przebywanie w szatni, bolało go, go mecze. To słowo bolały to jest, jest też takie dosłowne tłumaczenie. No ale chodzi właśnie o to, że nie czuł się, się dobrze nawet podczas treningów, co, co można tłumaczyć jako to, że piłka mu już przestała poniekąd sprawiać radość, co jest moim zdaniem bardzo smutne, bo. Pamiętam zawsze takie zdanie, które powiedział bodajże Leszek Orłowski wiele lat temu, że dla, dla niego Messi to jest takim fenomenem, takim chłopcem, który, który zejdzie z boiska, założy tornister i pójdzie do szkoły. No, zdecydowanie Messi takim chłopcem teraz już nie jest, ale bardzo dosmuciła mnie ta wizja, że, że mógł potencjalnie stracić właśnie radość gry. I poszukać nowych wyzwań, nowych, nowych celów, to sam powiedział. Ale też właśnie ta, ta strona, że uznał, że to może być dobre dla, dla Barcelony, co podkreślił, że po, potrzeba nowych zawodników, młodych zawodników. To myślę, że, że też to było szczere. Chciał się po, po prostu odsunąć na bok. No, być może sam sposób. Poradzenia sobie z całą tą sytuacją był nie najlepszy, no ale z drugiej strony hiszpańskie media są naprawdę straszne, i myślę, że w wielu krajach nie rozwlekano by tego aż tak do poziomu, co skrolował Ojciec Messiego na Instagramie, gdzie jadł i co jadł, i o której godzinie kto wszedł do którego samochodu. Także to też trochę jesteśmy sami sobie winni, biorąc pod uwagę to, do jakich umiarów rozrosła cała ta afera. A czy twoim zdaniem to, co on powiedział, że potrzebowałem tego ja i to, co podkreśliłaś, że potrzebował tego klub, niejako nie wskazuje na to, że Messi widzi problem, jaki jest z tymi domniemanymi amigosami, jak to się ładnie zaczęło określać u nas na Rambli. Bo mi to dało do myślenia, że to, to co się mówiło bardzo długo, że, że Messi chce zatrzymać w klubie swoich kolegów, wiadomo Suarez, Vidal i tak dalej, i tak dalej, cała ta reszta, Gdzieś moim zdaniem on tutaj zasiał takie ziarno, że, że to są wszystko może nie plotki, ale takie, wiesz, pokazanie tego, że wszyscy sobie zdają w klubie sprawę z tego, jaki jest problem Barcelony i że z tą kadrą trzeba coś w końcu zrobić. I bez względu na to, że to są jego znajomi. No ale jak Messi mógł mieć coś przeciwko tym amigosom, skoro to byli jego amigosi? To nie byli przyjaciele Piquet, tylko to byli przy, przyjaciele Messiego, więc zakładam, że. Nikt nie przechodził, że Suarez nie przyszedł do Bartomeu i powiedział: "Ja zostaję, bo ja się przyjadę z Messim. Jeśli już coś by miało miejsce, to raczej Messi by powiedział: "Słuchaj, Suarez zostaje, bo to jest mój przyjaciel", także no tutaj to by trochę sam pod sobą kopał dołek, myślisz, że to jest aż tak y, możliwe? Ja zawsze brałem pół na pół te wszystkie plotki o tym, jak Messi rządzi klubem, szczerze mówiąc, bo z jednej strony trochę mi się nie chce w to wierzyć, z drugiej strony ma władzę w klubie, no nie da się tego ukryć. Natomiast sądzę, że jeżeli rzeczywiście doszłoby do takiej sytuacji, że zarząd, trener chciałby Suareza odstawić od składu, i to, to, co teraz się dzieje zresztą, bo prawdopodobnie niedługo doczekamy się oficjalki i Suarez wyląduje w Juventusie, to rzeczywiście Messi mógłby być wkurzony. Natomiast. Do momentu opublikowania tych słów, że potrzebował tego klub, jakoś przyjmowałbym to rzeczywiście bardziej w takiej narracji, że Messi chce utrzymać tych kolegów w klubie. A teraz, no szczerze mówiąc, tak trochę zaczynam w to powątpiewać. Wiesz, to ja bym to odniosła do innego cytatu, w którym Messi mówi, że w, w ostatnim czasie w Barcelonie nie, nie było ani planu, ani niczego. I to jest problemem, że. Poniekąd on mógł sobie zdawać sprawę, że problemem Barcelony było stawianie wszy wszystkiego na Messiego, tak jak właśnie ostatnio bardzo dobrze przeczytałam na Twitterze, czy to był, to był chyba tekst któregoś z, z hiszpańskich dziennikarzy lub ekspertów, że kiedyś Messi był wisienką na torcie, a, a tak, tak, teraz tak, chcą, tak. żeby był i tortem i wisienką. I, I ja myślę, że on nie jest głupi i też... Był w stanie zauważyć to, że wszystko spoczywa na jego barkach, a on sam wszystkiego nie rozwiąże. I to mógł być na myśli, mówiąc, że klub też potrzebował jego odejścia. A jak sądzisz, jak szatnia przyjmie tę decyzję? Bo wiemy, że jakby dym zrobił się przeogromny, i to jeszcze w takim momencie, kiedy klub jest w kryzysie, jednocześnie musi przygotowywać się do. Do nowego sezonu, który na pewno nie będzie łatwy. Pojawił się nowi, nowy trener, pojawiają się nowi zawodnicy. A tak naprawdę wszystko skupia się wokół tego, że, że Messi odchodzi, Messi nie odchodzi, jaka będzie jego decyzja. Bo ja, ja od razu powiem, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie, bo wszyscy kibice postrzegają to wszystko jako przez pryzmat tego, co się pojawia na Twitterze, czyli pojawia się jakiś zagraniczny tweet, najlepiej jeszcze na końcu niech będzie kwadratowy nawias i jakieś nazwisko wpisane, więc od razu temu ufamy i tak dalej. Natomiast piłkarze Barcelony jakby siedzą w tym od środka i wszystko widzą. To, że Messi chciał, komunikował swoje odejście od jakiegoś dłuższego czasu, nie, a nie od kilku tygodni, podejrzewam, że też bardzo dobrze wiedzieli. I bardzo dużo mówi się o tym, że szatnia źle to przyjmie, że to jest takie podkopanie dołków pod nadchodzącym sezonem. Natomiast mi się szczerze wydaje, że to nie do końca tak jest, bo oni myślę, że byli zaznajomieni z tą decyzją od dawna i podejrzewam, że raczej będą się cieszyć, że Messi zostaje. Nie tylko ze względu na to, że, że gwarantuje kilkanaście, kilkadziesiąt bramek i, i drugie tyle asyst. Natomiast z tego powodu, że nawet jest ikoną w tej szatni i, i bądź co, bądź tą ikoną pozostaje. Wbrew temu, jakie opinie krążą w tym momencie, że. Że ten jego pomnik runął i, i przestał być legendą w ciągu tych kilku dni, jak cała sprawa się toczyła. Oczywiście. Moim zdaniem szczęśliwy będzie każdy od Trincao czy, czy Pedriego, którzy przyszli do Barcelony pewnie jako jeden z, z, z głównych powodów, biorąc możliwość gry z Messi, po powiedzmy takiego Griezmana, który potencjalnie mógłby sporo na odejściu Leo zyskać. No, oni nie są głupi. Jak, jak można powiedzieć tu, że ten nie myśli, że, że tamten jest idiotą w trakcie gry? Wiadomo, ale żeby być topowym piłkarzem grającym w, w Barcelonie, naprawdę trzeba mieć głowę na karku. Więc oni doskonale wiedzą, że z, z Messi będzie im lepiej niż bez Messiego. No. I to, to jest takie proste. Ja osobiście czekam teraz na dwie rzeczy. Pierwsza to jest wypowiedź Piqué, który już Wyszedł po porażce z Bayernem na tak zwane Darla czyli wytłumaczyć się, wziąć odpowiedzialność, a dwa na jakieś kolektywne mea culpa, czyli żeby na, naprawdę piłkarze, w tym meści, u którego mu w tym wywiadzie mi zabrakło bardzo powiedzenia, że no spieprzyliśmy, no zagraliśmy tak fatalnie, że naprawdę drogę krzyżową oglądałoby się dużo przyjemniej. I tego trochę nie, nie było. Powiedział, zagraliśmy źle, też w liczbie mnogiej. A gdyby powiedział, no słuchajcie, ja zawaliłam też. Inni zawalili, ale, ale ja mówię za, za siebie i ja zawaliłem. To myślę, że to już by przekonało do przynajmniej dania mu drugiej szansy prawie wszystkich kibiców. A ja powiem szczerze, że pomimo, że. Też rzeczywiście, brakuje mi trochę tego, żeby on to otwarcie powiedział, i też przyjął to trochę na klatę, to z drugiej strony, jakby ja też potrafię się wczuć w jego rolę i jakby wypowiedzenie oczywistych słów, moim zdaniem, czasami jest niepotrzebne i ja to tak pojmuję, bo bardzo dobrze wiemy, jak ambitny jest to zawodnik, że chce wygrywać, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze wiemy, jak czuje się taki człowiek po 8-2. I szczerze mówiąc, czy takie potwierdzenie tego w wywiadzie, czy na piśmie, czy jakimś. Tweetem, Instagramem, czymkolwiek innym dałoby jakąś ulgę? Moim zdaniem niekoniecznie. To byłaby taka w zasadzie formalność. No, jakby też nie chcę go usprawiedliwiać, bo za chwilę pojawi się milion komentarzy, że Messi jest cudowny i że ja go widzę jako nie wiadomo jakiego Boga i go usprawiedliwiam. Nie do końca o to chodzi, bo uważam, że Messi w całej tej sytuacji mimo wszystko mógł się lepiej zachować i podejść do sprawy nieco inaczej. Natomiast, no, tak jak mówię, wypowiadanie czasami. Takich bardzo oczywistych słów moim zdaniem nie jest potrzebne, i ja się osobiście nie czuję urażony tym, że, że Messi nic nie powiedział, albo nie powiedział dosadnie, tak jak mówisz. Tym bardziej, że mam wrażenie, że ludzie jakby za bardzo oczekują od piłkarzy takiego tłumaczenia się, takiego, wiesz, sterowania ich karierami, mówiąc dosłownie. Może zabrzmi to tak sobie, natomiast jakby to jest jego kariera. To są jego decyzje, które on podejmuje w bardzo trudnym środowisku, w jakim teraz się znalazł. Prawdopodobnie była to jedna z jego trudniejszych decyzji w życiu, bo nie zapominajmy, że on w tym mieście mieszka 20 lat, tutaj rozwija swoją karierę, tutaj ma rodzinę, też wiemy, jak olbrzymi wpływ na jego decyzję miała rodzina. A teraz wiesz... Weszły, weszło tysiące kibiców na forum i, i wylewało swoje jady, że Messi im się nie wytłumaczył z tej czy z jednej czy z drugiej decyzji, czy zrobił to za późno, bo ile dni minęło? Siedem, dziesięć, pięć, nawet nie wiem szczerze mówiąc. Natomiast jak przemówił, to, to spuścił prawdziwe bomby na zarząd. No, i... no szczególnie, że y, zobacz nie wiem, czy się zgodzisz, ale wydaje mi się, że my tak naprawdę nie mamy prawa czegokolwiek od Messi'ego żądać, chcieć, wymagać. Co myśmy takiego zrobili? Kim jesteśmy? My, czy Rafał, czy, 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 czy Julia, kibice Barcelony gdzieś w Polsce, w której, której Messi tam, no, może wie, gdzie leży, ale niewiele poza tym. I co my możemy? I na jakiej podstawie my uważamy, że, że wiemy wszystko, tak? I mamy wszystkie dane, których nie... Mają też dziennikarze wymyślający przeróżne rzeczy. Ale też właśnie strasznie mnie zniesmaczyło ostatnio używanie, czy to na Twitterze, czy, czy w komentarzach, takich, takich pustych frazesów, właśnie, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Albo ym, że meskę unklub, że, że klub ponad piłkarzem, że z, y, obchnąć Messiego, bo Barcelona jest najważniejsza. I, I mnóstwo, naprawdę mnóstwo było tego typu rzeczy o, że mężczyznę prawdziwego poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna. No naprawdę jakby ktoś otworzył sobie książkę z złotych cytaty prababci i jechał jednym po drugim. Nie no, postawa kibiców wobec tego, co się działo, to jest moim zdaniem dramat. Bo, znaczy, ja oczywiście rozumiem, że można krytykować te decyzje, można mieć jakieś swoje zdanie i, i, i rozumieć Messiego czy nie, i można to pewnie jakoś mniej czy bardziej uargumentować. I tak jak ja uważam, że bardzo dobrze, że Messi został, bardzo się z tego cieszę i, i mam nadzieję, że jeszcze na wiosnę stadion się otworzy i będzie można mu urządzić takie pożegnanie tak. prawdziwe. Shut up and take my money. Tak, i z drugiej strony rozumiem też ludzi, którzy wiesz, gdzieś byli zdenerwowani na tę sytuację, bo jednak legenda klubu odchodzi. Na szczęście nie odchodzi, ale było przez chwilę tak, że chciała odejść. Natomiast pojawiła się też grupa kibiców, która no, dała prawdziwy popis, jeżeli chodzi o swoje zdolności hejtowania i wypisywania głupot w internecie, i to po prostu boli, bo, bo każde stanowisko można logicznie uargumentować. Natomiast. Takie, takie teksty w stylu zjeżdżaj z klubu, nie chcemy cię tu. Albo też, co mnie bardzo rozbawiło, że pojawiła się taka narracja wśród kibiców, że niech zjeżdża, przecież mamy Griezmana, Dembele, Coutinho i tak dalej. Jakby zawodnicy, na których kibice nie liczyli przez ostatni rok, nagle wkradli się do łaski i, i stali się podstawą tego projektu. No, jakby to wszystko przybrało jakiś w ogóle absurdalny, absurdalny kierunek w tym wszystkim i, i naprawdę... No, ja po prostu mam nadzieję, że Messi swoją grą pokaże, że, że co po niektórzy skreślili go zdecydowanie za szybko. To jak zarząd Natomiast? teraz? Właśnie chciałem przejść do tego. Dawaj. <gry> jak oceniasz w ogóle to, co się stanie z Bartomeu, bo, bo szczerze mówiąc po tym, jak Barcelona przegrała z Bayernem, ja sądziłem, że Bartomeu po prostu zabierze swoją walizeczkę z biura, zamknie drzwi za sobą i powie się Manko, to jest mój koniec, i, i ja odchodzę, bo nie mam czego już tutaj szukać. Natomiast został. I szczerze mówiąc, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że po czymś takim on jeszcze ma miejsce w Barcelonie. Dla mnie to jest po prostu jakiś kosmos, że, że on jeszcze w tym klubie wytrwa przez ile miesięcy? 6, 7? Do marca, ile tam jest? Tak, ktoś tam chyba liczy na Rambić, że zostało około 300 dni, no bo oficjalnie do końca czerwca. No w każdym razie, po pierwsze, Jorge Waldano dobrze powiedział, że Bartomeu jest jedyną osobą na świecie, która przeżyła dzięki wirusowi, <grym> tak. ale no, no nie wiem, dla mnie to jest absurdalne po prostu, że wiesz, gość, który rządzi klubem, tak naprawdę... Nie może się w tej chwili pokazać nawet kibicą, bo to co, to, co się z nim stało, gdyby on wyszedł do ludzi, czy gdyby trybuny mogły go wygwizdać, to jakiś koszmar ten gość będzie przeżywał przez kilka następnych miesięcy. Jak ty to widzisz? Czy, czy on ma szansę zostać w tym klubie jeszcze, czy, czy raczej się zwinie? Wiesz co, ja na, na tyle, na, na ile. Poznałam charakter Bartomeu oczywiście za, za pośrednictwem mediów w ostatnich latach, to nie, nie spodziewałam się, że on się poda do dymisji. On jest pr przede wszystkim bardzo arogancki. To jest człowiek, który będzie do upadłego upierał się przy swoim, który będzie szukał górnolotnych powodów i wymówek. Y by zostać, by dbać o klub, bo on robi to wszystko po to, żeby było lepiej. I myślę, że bardzo dobrze określił go któryś z kandydatów na, na prezydenta już nie pamiętam który że Bartomeu mówi ci to, co chcesz usłyszeć. I to jest bardzo dobry sposób na utrzymanie się na stołku przez jakiś czas, szczególnie wiedząc, że za kilka miesięcy odchodzisz i nie możesz wystartować po raz kolejny. Czy on będzie szedł za Czy on będzie chciał się nachapać kasy tyle, ile się da i nie płacić za długi Barcelony? Ale później kosztem tego być chyba spalonym, powiedziałabym, w całej Katalonii jako biznesmen, no bo przecież istnieje życie po Barcelonie i on coś będzie robił, no co zostanie ekspertem medialnym, nie sądzę. Ale myślę, że... Teraz po tej deklaracji Messiego istnieje szansa, nie bardzo duża szansa, bo to jest formalnie bardzo trudne, ale że istnieje szansa na powodzenie tego wniosku o wotum nieufności. Ja przez pewien moment miałem szczerze mówiąc takie, mm, taki pogląd, że to, co robi Bartomeu, ma sens, bo zakładałem sobie, że jeżeli rzeczywiście jest taka sytuacja z tymi umowami, że Messi. Żeby odejść, to musi być wpłacona ta klauzula 700 milionów. I w tym momencie Messi przychodzi jako ten zły i mówi, że chce odejść za darmo. I jeżeli kontrakt stanowi jasno, że albo 700 milionów, albo zostajesz, no to gdzieś jak wyrozumiałem ten punkt znaczy, rozpatrzenia ja przez, Bart... przez długi czas na podstawie tego dyskursu medialnego uważałam, że to Bartomeu ma rację. Teraz nie wiem, ale no, przez długi czas myślałam, że to jednak jest racja po stronie Barcelony. Tak, i, i właśnie dlatego ja też trochę go broniłem w tym wszystkim, bo dużo się mówi o tym, że Barcelona, wiesz, sprzedaje piłkarzy za jakieś groszowe kwoty, ewentualnie oddaje za darmo. I wydawało mi się, że jeżeli rzeczywiście Bartomeu walczy do końca o to, żeby jakieś pieniądze wpłynęły do Barcelony za Messiego, no to rzeczywiście ma to sens, no bo jakby umówmy się, nie trafiło na biednego City, to nie jest drużyna, której nie stać na jakiś tam większy zakup, może nie na 700 milionów, ale jeżeli by wywalczył te powiedzmy 100 i kilku zawodników, czy 200 w gotówce, no to jakby skłaniałbym się ku temu, że rzeczywiście ta decyzja była dobra. Natomiast teraz po tym, co wypływa, to... Ja, szczerze mówiąc, nie widzę szans, żeby ten gość mógł jakoś odzyskać twarz. No powiedz, jakie kochane, trzeba by mieć, żeby po tym, jak kapitan, legenda, najlepszy piłkarz w historii klubu i w ogóle pewnie też, mówi ci, że obiecałeś i nie dotrzymałeś słowa. Rozmawiałem z tobą, mówiłem do, do ciebie, a ty rzucałeś mi w twarz jakimiś tanimi frazesami i zbywałeś mnie, nie słuchałeś mnie. No to jak można z tego wyjść? Dlatego ja sądzę, że tam musi być naprawdę straszny bajzel w tym klubie. I Bartomeu nie chce odejść ze względu na to, że potrzebuje czasu, żeby to posprzątać. To jest taka jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy. No bo, jakby, ja rozumiem, że można nie mieć honoru i trwać przy swoim stanowisku, ale przecież ten gość nie może się teraz nawet pokazać publicznie. No bo co on powie? Po raz kolejny powie, że no, plan na przyszły sezon będziemy układać z Messi w składzie. No, jakby. Nie wyobrażam sobie, żeby on wyszedł teraz i powiedział coś takiego, po prostu zabrzmi to absurdalnie i ważne jest też to, co powiedziałeś, że dla nas Bartomeu skończy się w marcu, a oby wcześniej. Natomiast on na pewno będzie chciał działać na rynkach i pomimo, że jest świetnym oszustem i pewnie jakoś się w tym odnajdzie, to zwróćmy my i nasi słuchacze uwagę na to, że on jako biznesmen na pewno gdzieś tam będzie się przewijał w mediach, że jest na przykład właścicielem, czy, czy jest w zarządzie jakiejś spółki, jakiejś firmy itd., itd., Zwróćmy uwagę na to, ilu jest kibiców na świecie Barcelony. Nie, nie, nie potrafię teraz powiedzieć, jaka jest to liczba, no ale wiadomo, że jest to liczba ogromna. Powiedzmy, że gdzieś tam tych zagorzałych jest trochę mniej oczywiście, natomiast umówmy się, jeżeli dowiesz się, że w firmie XYZ pracuje Bartomeu, to ja odruchowo bym... Absolutnie niczego z tą firmą nie chciał mieć wspólnego. Czy jako klient kupujący jakieś tam usługi, produkty, czy jako kontrahent, żeby jakoś się z nim dogadać. Tym bardziej po tym, co powiedział Messi, że ten człowiek nie potrafi dotrzymać słowa. No, jakby kosmos, kosmos. Dla mnie to jest coś niemożliwego, że ten gość wytrwał tyle lat w klubie. I zobaczymy, co będzie dalej, bo, bo na pewno następne dni przyniosą bardzo dużo nowych wiadomości. Oby bardziej potwierdzonych niż mniej. Bo pamiętajmy o tym, że nagrywamy ten podcast tuż po opublikowaniu wywiadu i jeszcze trochę może się zmienić. Natomiast powiedz mi, jak ty widzisz jeszcze taką sytuację? Czy jest szansa na to, że, że Messi zostanie w Barcelonie na no, dłużej niż ten jeden sezon? Czy może wiesz, przyjdzie jakiś kolejny prezydent, który gdzieś projektem sportowym go przekona, bo to będzie. Najgłówniejszy z punktów przy, przy kolejnych wyborach, żeby zatrzymać Messiego i stworzyć wokół niego taki projekt, który, który go przekona. I prawdopodobnie może być to też związane z, ze zwalnianiem Kumana. Tak, myślę, że jak najbardziej istnieje szansa, że Messi przedłuży umowę i zostanie na dłużej. Myślę, że, że to jest dyskusja. Którą teraz y, y, można prowadzić i wróżyć z fusów, ale wszystko się tak naprawdę okaże. Ja bym powiedziała, że dopiero w maju, w czerwcu. Także no, y, y, chyba, że będzie negocjował już od stycznia ostro z innymi klubami i dojdzie do porozumienia, ale tak, to ja bym jeszcze dała spokojnie parę miesięcy, aż, aż kurz opadnie, aż na, nastroje się uspokoją i też bardzo dużo będzie zależało właśnie od tego, czy Messi będzie szczęśliwy, czy Barcelona będzie wygrywała, czy, czy będzie dobra atmosfera, czy będzie ten plan sportowy, którego on się domaga, ale też ja nie chcę tutaj mówić, że, że będzie tak czy inaczej, kiedy bardzo poruszyło mnie takie zdanie z tego wywiadu, że Leo powiedział chyba po raz pierwszy coś takiego, że on nie wie jak będzie, on Wierzę, zostaje i wierzy że da z siebie wszystko, żeby wygrywać. Ale nie jest w stanie obiecać czegoś lub przewidywać. Tak jak były te dyskursy chyba dwa lata temu przy Pucharze Gampera, że będziemy walczyć o ten piękny Puchar Ligi Mistrzów, którego tak bardzo pożądamy. Teraz tego nie ma, teraz jest nie wiem, czy karta, zaczynamy od nowa. Ja myślę, że to jest dobre, bo w poprzednich sezonach bardzo często Barcelona podchodziła do meczów. W roli faworyta, takiego wiesz, że półfinał to w ogóle powinien być na 100%? Może finał, a teraz jakby od nich nikt nie będzie tyle oczekiwał. Od nich będzie się oczekiwać tego, że wygrają każdy, każdy kolejny mecz. I wiesz, dużo mówiło się o tym, że, że Barcelona może wypaść poza pierwszą trójkę w Lidze Hiszpańskiej, że, że gdzieś będzie się bić o Ligę Europy. Ja się zastanawiam, czy to właśnie nie wpłynie pozytywnie na nich, że gdzieś ta, ta presja zostanie z nich ściągnięta, co moim zdaniem byłoby bardzo dobre w nadchodzącym sezonie I, i może też nam, kibicom, trochę, wiesz, pomogłoby to wylać taki kubeł zimnej wody i nie oczekiwać od nich nie wiadomo czego i po prostu cieszyć się tym, co będziemy mieli. Trochę, trochę to brzmi może... Może kosmicznie, że Barcelona po tych wszystkich latach, gdzie liczyliśmy na, na finały, będzie postrzegana w roli underdoga, ale, ale może coś w tym dobrego będzie. No ja jestem, jakby to określiło dzisiaj rano Mundo Deportivo, umiarkowaną optymistką. Jak to rozumiesz? No rano pisali, że, że Barcelona jest umiarkowaną optymistką w kwestii pozostania męskiego, także... Ja teraz określę swoje przewidywania na kolejny sezon. Umiarkowany optymizm, który może być wynikiem endorfin po wiadomości, że Leo zostaje, a jutro rano obudzę się i stwierdzę, że nie, no, będzie kicha. To powiedz mi jeszcze na koniec taką rzecz. Wiemy, że nowy trener Barcelony, czyli Ronald Kuman, jest osobą o bardzo silnym charakterze osobą, która nie boi się wyrzucać zawodników. I prawdopodobnie będzie chciał to pokazać w kolejnych dniach. I co on zrobi z Messi? Bo ma w składzie zawodnika, który otwarcie powiedział, że w tym klubie grać nie chciał, że chciał odejść. Czy wiesz, z jednej strony postawi na to, że, że to jest wciąż wspaniały zawodnik, czy jednak podtrzyma swoją, swoje podejście, że w tym klubie będą grali ci, którzy chcą grać w klubie? Ja myślę, że jeśli Messi. Dotrzyma do słowa i da z siebie wszystko, i będzie grał na 100%, to będzie grał. Kiedy będzie chciał, w jakim meczu będzie chciał. I myślę, że sam też uzgodni to, że, że będzie jednak trochę więcej siadał na ławce, no bo jest yy, mimo wszystko coraz starszy, i że Kuman nie jest głupi i będzie chciał powoli szykować Barcelonę na yy, czasy po Messi i budować coś, coś nowego. Ale myślę, że żaden trener no chyba że jakiś Mourinho który by to robił yy, choćby tylko po to żeby pójść pod prąd ale że ogólnie rzecz biorąc żaden trener nie posadzi Messiego na ławce w jego klubie w jego Barcelonie nie widzę tego to jeszcze już tak naprawdę na koniec Coutinho, Griezmann, Dembele, Trincao czy nie skończy się tak że po prostu któryś z nich będzie musiał opuścić Barcelonę a ja bym się, się z tego bardzo ucieszyła Dębela i tak jak pogra dwa mecze całe po 90 minut, to będzie jego rekord chyba od, od trzech lat, także tutaj podtrzymuję moje zdanie z, po, z poprzednich podcastów za, za czapkę śliwek czy tam za miskę ryżu go obchnąć, no ale podobno trener na niego stawia. Kutinio gdyby się dało za niego dostać dobre pieniądze, to, to też mógłby odejść, chociaż... Tutaj nie, nie skreślam go aż tak radykalnie. No na pewno Suarez byłoby dobrze, gdyby odszedł, ale kto będzie wtedy grał na dziewiątce, to nie mam zielonego pojęcia, bo myślę, że statek Lautaro już odpłynął. Może Ansu Ansufati <laughs> Ansu tak. Ten, ten taki y, słynny, wsze wszechstronny wychowanek, drugi Sergi Roberto, który nawet na, na bramce sobie poradzi. Być może, zobaczymy. Słuchajcie, Messi zostaje w Barcelonie, wiemy to oficjalnie. Czy jest to dobra informacja? Na ten moment na pewno tak. my się cieszymy. Na pewno my się cieszymy. Jak się to odbije na Barcelonie w nadchodzącym sezonie, to dopiero zobaczymy. Trzymamy kciuki, żeby było jak najlepiej. Zapraszamy Was do dyskusji, bo myślę, że poruszyliśmy tutaj kilka kontrowersyjnych tematów i, i liczymy, że. Jeżeli znajdą się głosy, które nas wesprą, to jak najchętniej je przeczytamy. Natomiast chętnie odpowiemy również na te, które zaczną nas gdzieś tam podkopywać i wskażą, że się mylimy w naszych opiniach. Była dzisiaj ze mną Julia Cicha. Dzięki. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk. Zachęcam do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, zostawili łapkę w górę, zostawili komentarz. Pamiętajcie o naszym hashtagu #utdelarambla I do zobaczenia, do, do usłyszenia w kolejnym odcinku Untok la Rambla. Na razie.